Okiem Watchdoga dzisiaj w okresie burzowym w części Polski potężne wichury, ulewy, grad. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że trzeba być bezpiecznym i wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem zawsze przestrzegać. My też dzisiaj wokół Watchdoga tuż po burzach i po ulewach. Zapraszamy do naszych tekstów. Dwie pierwsze rzeczy, o których chcemy powiedzieć, to jest ustawa o sygnalistach, która została już opublikowana. Zapraszamy do naszego tekstu, w którym opisujemy i co jest w ustawie, najważniejsze rzeczy, które dotyczą i samego procesu sygnalistów, zgłaszania nieprawidłowości, jak i też ewentualnie rzeczy, które widzimy, że mogłyby być inaczej uregulowane i czego tak naprawdę brakuje. Zachęcamy do naszego tekstu, ale też do naszych innych tekstów, jeżeli chodzi o sygnalistów. Policja. Mamy różne sprawy z policją. Ostatnio opowiadaliśmy o sprawie parawanów. W tej chwili prezentujemy Wam artykuł dotyczący opinii badania publicznego i policji. Policja zleca te badania. Jak Polacy widzą policję? My o te badania wystąpiliśmy. Na naszej stronie opisujemy to, jak ten proces przebiegał, jakie są efekty i tak naprawdę o co chodzi, jeżeli chodzi o to badanie opinii publicznej i jak ta policja wygląda oczami Polek i Polaków. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym co wtorek jest dyżur prawnika telefoniczny, możecie dzwonić, oczywiście cały tydzień to jest poradnia, ale możecie dzwonić w opisie filmu, godziny, numer telefonu. Zapraszamy, jeżeli macie kłopot z dostępem do informacji, ale też ewentualnie kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu, to zapraszamy. I co równie ważne w kontekście poradnictwa, to możecie nas wspierać, dokonując zakupów w ponad 1700 sklepach internetowych, fanimani.pl. Zobaczcie, jak tam zakupując różne usługi i produkty, jak możecie nas wspierać. I to jest ważne dla naszego poradnictwa, dlatego że w dużej części ono jest właśnie finansowane z tego, co od Was otrzymujemy. I wracając do początku, bądźmy bezpieczni w tym okresie burzowym. To jest bardzo ważne, bo bezpieczeństwo przede wszystkim.